A ten, dlaczego śpiewaliśmy hymn kryjówki? Ponieważ to jest otwarcie Rejlimpiady, czyli serii fizycznych i umysłowych konkurencji. A zwycięzca Rejlimpiady dostanie masażę. No jasne. Denerwuje się, ale masażer mnie uleczy. Runda pierwsza. Włóżcie wężowi kapelusz. Wow. Ty, to jakiś odjazd. Tak, nikt nie zakłada wężom kapeluszy. Czyli jednak nie chcecie masażera, co? Po prostu myślę, że jesteś psychopatą. Powiem raz i wyraźnie, nie chcę. Zrobione! Ten wąż nie chciał włożyć kapelusza. Ostatni na kanapie wygrywa rundę. Jest spoko. Nie kręci się w głowie. Obudź mnie, jak będzie trudno. Zrób trudno. Wyłączysz to już? Zastanawiam się nad tym. Wygrałem, wyłącz to! Wyłącz to! Dobra, teraz wyłączę. Pierwszy z jeden dające donaty wygra rundę. I to jest trudne? Zobaczysz. I... rzucasz się na donaty! O, plakesti! O, plakesti, o, plakesti! Nia, nia, nia! Gotowe! Jasper znów wygrywa! Co? To są jakieś żarty! Chcę ten masażer! Aby wygrać ostatnią rundę, trzeba użyć mózgu. Nie! Nie! To co mamy robić? Macie przechytrzyć potwora! Potwory nie istnieją. Mówię o twojej siostrze. Piper? Tak jest. Kto pierwszy namówi siostrę Henryka, by dała mu swój telefon, zrobi sobie nim selfie i wyśle je z jej numeru na mój wygra masażer. A po co ci mój telefon? A... bo jest najlepszy? Bo ty jesteś najlepsza? Sama zobacz, ty... jesteś najlepsza! Cześć, Piper! Dzień dobry panu! Nie! Nie! Patrzę na nogę. Nie patrzysz na... O, mamo! To... całkowicie normalna noga! Jest to chydna! Racja, pożyczysz telefon? Po co? Chcę napisać! Nie, solidarność. Kobierca solidarności obejmuje komórek. To daj telefon mnie, też chcę napisać! Niech to gęś kopnie! Piper, pożyczysz mi telefon, co? Dlaczego wszyscy chcą pożyczyć mój telefon? A, ponieważ telefon emituje radioaktywne... A, dobra, kłamie. Mój szef zorganizował zawody, a kto wygra, dostanie taki super masażer. Masażer? Tak, i kto pierwszy wyśle mu selfie z twojego telefonu, dostanie fotel. Ciekawe, czy wibracje masażera mogą strząsnąć nadmiar mięśni z tej nogi i rozłożyć je porówno na obie nogi. Dowiesz się, jak dasz mi swój telefon. To nie jedyny sposób. Okej. Kapitan opracował plan, pociąga go Uzbekistan. Ile przesiadek będzie miał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czekaj. No i mamy zwycięzcę. O, zaskok! Co? Ej, patrzcie! Moje nogi znów są niesamowite! Gratuluję! Jest u mnie dziś jadowity wąż. Piper, kiedy jest moja kolej? Po mnie! Teraz jestem ja, nie? Solidarność! Moja twarz potrzebuje masażu po walnięciu w twoje drzwi! Wszyscy jesteście w kolejce? Tak! Okej. Może urządzimy sobie małe zawody. Za mną! No co ty? Daj mi pełną moc! Cześć! Co tam? Nic, pomyślałam, że... o
posłodzę cię więźniowi. Jotalny jogurt? Aha. O, tak! Orzechowy! Dziękuję! Jedz! Mów! Coś ciekawego w pracy? O, nudy. Przeglądałam nowe maile. Aha. Porządki w kartotece robię. Aha. O! Byłam na patrolu z Rejem. Gdzie byłaś? Na patrolu. Wiesz, że Rej czasem lubi polatać bekopterem nad miastem, sprawdzić, czy jest spokój. Latałaś z Rejem w bekopterze? Tak. Tak się nie robi! Ale co ty... Dzięki mnie tam pracujesz! Wiem, nie musisz krzyczeć. Jejku! Co? Jejku! Co? Nie sądziłem, że możesz próbować mnie wygryźć. Gościu, gościu, odpręż się. Rej raz zaprosił mnie na patrol. I na serio, myślałeś, że ja chcę wcielić się w strasznego dzieciucha? Nie, to głupie. Dziękuję. Żadna panna mnie nie zastąpi. Co? Żadna kto? O, słusznie, żadna kobieta. Lepiej milcz! Co z tobą? Ja przecież nic nie... Chyba popełniłam duży błąd. O nie, mój jogurt! Nara. Czekaj, nie możesz tak wyjść. Wiesz co, wcale nie chciałam ci odbierać fuchy. Ale jednak chyba to zrobię. O, Charlotte! Henryk, jak miło! O, gdzie twój nowy pomocnik? O, znaczy Charlotte? Za chwilę zjedzie. Rewelacyjna jest. O, pewnie. A było tak. Próbujemy schwytać tego hodowcę świń, ale zauważył nas, więc dał całą naprzód. Chciałem wypalić do niego, ale pomyślałem, że trafię świnie. Tak, bo życie świn jest nam szczególnie drogie. Więc Charlotte wskakuje na grzbiet największej świni i cwałuje za nim. Dogania go po chwili, zwala gościa z nóg i wiąże, a wokół świńskie kupy. Dlatego prosiłem o prezent. Proszę, chcesz to? Nie, nie chcę, zabierz! Co jest, zły humorek? Wcale nie wyglądasz źle. Odrobina brudu mnie nie złości. Jestem zła, gdyż mój przyjaciel myśli, że chce go wygryźć, a jako dziewczyna jestem mniej warta od niego. Dokładnie to jako panna. Cicho bądź! Charlotte nie chciała przejąć twojej fuchy. Ja owszem. On tak. No wiesz, skoro dosiadasz świni i chwytasz przestępców, to chyba możesz mnie zastąpić. Dzięki, ale nie mam na to ochoty. Serio? No tak. Nie chcę ścigać jakichś wariatów ani złodziei, walczyć, wyglądać tak jak dzisiaj. Ja chętnie! Sios! To co? Wybaczysz? Za chwilę. Najpierw uścisk. Nie, 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 proszę, kiedo! Ta, dobry chłopiec. Fajnie jest. Umyję się trochę. Dasz mi przeczytać ten e-mail? Ten e-mail to ściema! Nie napisał go żaden prawdziwy książę Jerby. O, to dlaczego napisał mi tu jestem prawdziwym księciem Jerby? Ha, książęta nie kłamią. Pepe! Słuchaj, to nie koniec. Jeśli mi przyślesz 1000 Ameryka dolarów, żebym mógł przejąć bogactwo, za jeden tydzień odeślę ci 1 000 000 Ameryka dolarów. Nie dam ci tych pieniędzy. Jeśli chcesz 1000 Ameryka dolarów, to musisz je zarobić. Och, co to, lata 90? Mamo, tato, wychodzę do ki... O, co to się stało? Co to, muszkardy? Kochanie, boli cię coś? Ej, zanieś te walizki do drzwi wejściowych, dobra? Piper, wyjaśnij. Natychmiast, dobra.
Potrzebuję pieniędzy dla księcia Fucharda, więc wystawiam nasz dom na Airbendzie Bosko. Że co? Słuchajcie, ja krwawię. Idę na górę umyć głowę. Fuj. Nie używaj dobrych ręczników. Dziękuję wam za troskę. Znów ktoś wydzwania do drzwi. To oni! Weź to! To numer rezerwacji w hotelu. Wynajęłaś nam pokoje w hotelu Staines? Tak, i spakowałam was! Wynocha! Nie stać nas na Staines! Błagam was, idźcie stąd! Nie! Nie! Chcemy poznać tych ludzi, którym wynajęłaś nasz dom! Nie! Wezmą was za dziwaków, wyjadą i mi nie zapłacą! Dobra, nie dam się nazywać dziwakiem we własnym domu! Nie bądź dzieckiem! Nie jestem dzieckiem! Mam 38,5 roku. No ekstra, wystraszyliście ich! Wisicie mi $1000! Przepraszam! Dlaczego oni są przerażeni? Załatwię to. Nie, Hudson. Dzień dobry! My z Nowego Jorku! Sorki, że was wystraszyliśmy, ale nikt nie otwierał drzwi, więc... Obeszliśmy dom i ten... Dobrze trafiliście! Jestem Piper, a to wasz dom przez kolejne 3 dni. Zaraz! Hej! Co? Nie chcecie się zgodzić? Wyrzucicie 4 dzieci na ulicę? Piper, przestań! Ale nie o to nam chodzi. Zaraz, nie chcę, żeby to brzmiało niezręcznie. Ale w podpisanej umowie jest, że podczas wynajmu w domu obecna będzie jedna mieszkanka, Piper Hart. Tak, ma rację. Posłuchajcie, ja i mąż możemy mieszkać w hotelu. Ale będziemy się czuli bardziej komfortowo, jeśli ktoś starszy, jak nasz syn, zostanie tu z Piper i z wami. Okej, okay, no tak. Chodzi. Ale Sorki niestety nie da rady, absolutnie nie. Musimy się skupić na pracy. Hej! Co się dzieje? O, piękny, świetny ma styl, tak bosko śmieje się. Piękny, czarujący jest, wysportowany też. O, piękny, płonie serca znić, mówić nie musi nic. Tak piękny jest. Wow. Kolo jest na maksa. To wasz syn? Mhm. Tak. Tak, przemyślałyśmy to. Zmieniłyśmy zdanie. Wasz syn może zostać. Tak będzie najlepiej. Właściwie to nawet konieczne. Co? Guma mi się przykleiła? O, kurczę! Wow! Dobra, dlaczego Hudson wygląda jak niebezpieczny? To się stało, kiedy wydmuchnął balon. Z tej Henryka dziwnie świecącej gumy. Człowieku! Jestem niebezpieczny? Nie! To Henryk jest niebezpieczny! Ja? I jest jeszcze bardziej hot! Ja? Niebez... O, co? Nie, co? Nie, ja?
Ja jestem tak zakręcony jak wy! O matko, ale ja... O matko! Dobra, przyniosłam poduszki! Dobra. Piper na to nie zasługuje. Cześć, Henryk. Kogo tam? Ej, to są ci z Game Shakers? Dobra. Nie wściekaj się. Henryk, oni się budzą. Co? Charlotte, otwórz drzwi window. O, rany. Idź, szybko, idź. Co się stało? Hej, może napijemy się czekoladki? Można? Henryk! Ten Hudson znalazł moje gumy i zrobił balon. O nie. A potem zmienił się... No wiesz, we mnie. Czy ktoś to widział? Tak, wszyscy widzieli. A potem ta cała Kenzie domyśliła się, że jestem niebezpieczny. Ja nie mogę. Potem spanikowałem, potem... No co i? Zacząłem strzelać i ten nie mogłem przestać. Strzeliłem do wszystkich. Strzeliłem do siostry. Strzeliłem do mojej siostry. Co się stało? Piper, zasnęłaś, więc dzieciaki z Game Shakers poszły na... piżamowy spacer. Tak, piżamowy spacer. I pewnie nigdy nie wrócą. Mam nadzieję, że ci zapłacili. Wierz w marzenia, Henryk. Gdyby on znał moje marzenia. Ciąg dalszy nastąpi. Zrobiło się! Wow! Te kawałki boczku są pyszne! Duch, Kumer! Przestaniesz się fazować tym kartoflem? Na boską garbo! Jestem jakiś duży, czerwony i niebieski! Ha! Widzieliście go? Głos Frankiniego produkuje moja przystojna twarz. No, przestań! Moja twarz jest o wiele przystojniejsza od tej jego gęby! Hej! Z szacunkiem mów o mojej twarzy! O, bo co mi zrobisz? A jak sam się walnę? Okej. Ja też potrafię walnąć twoją głupią gębę! Doigrałeś się! Oho. Tylko potem nie płacz! Doigrałem? Okay. Co ty zobacz. Na to? Pana raz! Nie! Przestań! Nie! Okej, to odpalamy rakiety! Lajkujcie i subskrybujcie! Pamiętajcie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Przestań ten deszcze! O mój prachu! Ja cię kręcę! Nic mi nie jest! Atom Turek! Atak brachów na kapitana i niebezpiecznego! Nie jestem kapitan, jestem Frankini! Nieważne! Pomóż mi walczyć! Przywal mu! No weź uformuj pięść! Dawaj, Frankini! Znaczy ja! Jest spoko? Wszystko dobrze? Co? Uważaj! Zamach! Uważaj! Mały, bierz ich!
Ładnie! Niebezpieczny, uważaj! Załatw go! Walko, walko! Tak, hipermobilność! Po. Noka! Udało się! Niezła walka! Dzięki. Dobrze się pani czuje? O, tak. Chcesz obejrzeć zdjęcia moich wnusiów? Absolutnie nie. Wypadłem z tego helikoptera! O nie! Zaraz pęknie lina! Co się stało? Winda odjechała! Bez nas! Jak to? Ale dokąd? Chyba ktoś ją ściągnął na parter! Niemożliwe! Spokojnie! Trzymam cię! Pojedziesz ze mną na dach? Tak, tylko jedną chwilę. Dobrze. Jak najdłuższą. Hej, dzieciuchu! To kiedy dasz mi to zdjęcie? Nie teraz, Robert! A dlaczego ma być zły? Bo ją pocałował? Nie wiedziała, że całuje Henryka. Całowała się z dzieciuchem. Ta! To ja jestem straszny dzieciuch. Nie poznałaś. My wiemy, że Henryk to straszny dzieciuch. Bianka raczej nie. No tak! Ale... Chociaż... Chyba tak. Masz rację! O, ja nie mogę! A w wiadomościach mówili, że oboje wisieliście w szybie windy, ale on cię bohatersko wyciągnął! Tak, akurat tego dnia miałam operację oczu. Tak, bla, bla! Opowiedz nam o dzieciuchu! Tak, no to czekasz! No dobrze, więc wchodzę do windy, a ona staje. Tak, dalej! Straszny dzieciuch się zjawia? Tak, dalej! I nagle winda spada, ale dzieciuch ratuje mnie! Jasne! A dalej? Dalej to już tylko na dach mnie wywiózł. Gdzie czekał na nas helikopter? Tyle chyba. Na pewno niczego nie ukrywasz przed nami? Co jest dziś z tobą, Nihalo? Co jest ze mną? Ktoś wbił mi nóż w serce! Zresztą na pewno rzuciłaby mnie dla niego w jednej chwili. Jesteś aż taki pewny? Może ją sprawdzisz. Co mam zrobić? Uratuj ją jeszcze raz. Na przykład. A kiedy już ją uratujesz, dowiedz się, czy możesz ją zauroczyć jako straszny dzieciuch. A co miałoby jej zagrażać tym razem? Wyglądamy jak chłopcy z marginesu. Tak, niech mi ktoś poszkodzi. Te reguły nas nie dotyczą. Mamo, to mój pokój, wyjdź stąd. Nienawidzę cię. Dobra, Bianka już tu idzie. Wiesz co robić? Tak, tak, idźcie, szybko, szybko. Zostawcie ją! Straszny dzieciuch! Zero nerwów, dwóch na jednego! Tak! Startujesz do dwóch złych i odmurzonych nastolatków? Tylko spróbuj, aż zobaczysz! Dosyć! Starczy! Mówię, że dosyć! No to się stąd wynoś! I weź te zwłoki ze sobą! Spoko, spoko! Daj, pośpiesz się trochę! Się robi! Zdaje się, że telefon jest twój. Dzięki. Jak to możliwe? Ani trochę się nie zmęczyłem. Nie, chodzi o to, że już drugi raz w tym tygodniu ratujesz mi życie. Pewnie chcesz mi za to podziękować. Nie chcesz się całować?
Nie. Raz nam się zdarzyło. Tak i myślę, że to nie była mądra rzecz. Naprawdę jestem ci wdzięczna za pomoc, ale... Tak? Jest ktoś dla mnie ważny i... O! Ale to ja jestem pomocnikiem bohatera. No wiem, jesteś bardzo fajny i coraz bardziej cię lubię, ale jednak... Ej! Wystarczy. Naprawdę, dziękuję. Spoko. A ten ktoś bardzo ważny? To jakiś przystojny koleś? Ta, jest bardzo ładny. I jest fajny? Aha. Super bystry? Hej, ścios, co jest? Czekaj na Reja. Rej? Siema! Siema! Ktoś zhakował kryjówkę. Co? Mówiłeś, że naszych kompów nie da się zhakować. Tak myślałem, ale ktoś to zrobił i teraz wszystkie komputery w kryjówce mają na ekranie tę samą wiadomość. A jaką? Wyświetla się gramy, ciągle i od nowa. Gramy? Co to znaczy? Nie wiem. Dostaliście to? Ta, witaj, Swellview. Zapłacę cały milion dolarów. Temu, kto mi przyniesie... Najbardziej trujący kaktus. Poważaniem RT. Kto to RT? Randy Tyci Muffin. Kto? Nie, to nie Randy Tyci Muffin. Randy siedzi, skąd mi to przyszło. Naprawdę tak się nazywa? Ta. Co? Ta, to zdrobnienie od Randolph. Ale odjazd. Hej. Jest większy problem. A... Gościu? Brachu? No! Wiem, że każdy chce mieć milion dolarów, który jakaś tajemnicza osoba obiecała za kaktus. Niebezpieczny ma rację! Dziękuję! Ten kaktus jest wart kupę forsy! Bierzemy go! O-o! Kto chciałby się pierwszy usmażyć? Na co wy ludzie czekacie? Ma takie coś, co strzela! Tak, ale nas jest dużo, a on jest tylko jeden! Nie! Jego jest dwoje! Nas! Zamknij się! No to dawajcie tu do mnie! Tu jest za dużo ludzi! Nie mogę się zmienić tak publicznie! Weź, zrób tak! Co? Co ty wybrałeś? No dawaj, schowaj się tam! Jestem mądrzejsza od ciebie! A, okej! Dobra, pomogę Henrykowi. Weź paralizator. Patrzcie, znów został sam jeden. Błąd, bo jego jest dwóch. Nas, zamknij się. Gościu, ten kaktus jest wart milion dolców. Stoisz pomiędzy mną a kupieniem łosia. No chodźcie, wszystkich nas nie zatrzymają. Mama chce mieć łosia! Jasper, byłeś niesamowity. Uściskałabym cię, ale kolce zniszczą mi kombinezon. Rozumiem. Ej, dobrze strzelałaś.
Dzięki, lubię paraliżować ludzi. I uratowaliśmy najbardziej trujący kaktus. O, zniknął. Co tam jest? Dzięki za kaktus. Gramy. O nie, jest niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Nie rozumiem, po co łotrom twój telefon? No ja też. Zakładam, że ty jesteś posłańcem. Ta jest. Masz to, o czym mówiliśmy? Tutaj. Masz forsę? Pudełko bez licencji! Okej, teraz walimy w gadu! Stój! Zostańmy tu, może zjawi się więcej łotrów. Czy ktoś mógłby tutaj podpisać? O, ja podpiszę. Sorki, ale niech podpisze osoba dorosła. Zawsze mi to robią! Ja będę wyznaczonym sygnatariuszem, ale najpierw muszę na siusiu. Dobra, ale weź się pospiesz. Tak, wypisaj się w krzakach. Proszę, odwróćcie oczy na czas, gdy będę zraszał pustynię swoim. No co ty? Nie! 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 Witam. Dobra, oddaj tę przesyłkę i nikomu nic się nie stanie. Hej! Nie musisz mnie krzywdzić, ja jestem tylko kurierem. Strzelaj! Nie! Nie strzelaj do kuriera! Niech mi ktoś wreszcie odda telefon! Co ty bredzisz, mała? Tak, możesz mówić szczegółowiej? Jej telefon jest w paczce. Chcemy go! Nie, zaczekajcie jedną sekundę. W tej paczce nie ma telefonu! Dawaj, pokaż im. To są plany broni Omega, która ma zniszczyć kapita... No. No teraz to chcę te plany. Ta, ja też chcę mieć te plany. A ja chcę telefon. Zaraz to dostaniecie. A mówiąc to, mam na myśli bęcki. Rozpaćkanie. Pełen oklep. Wejście dwupiąchego smoka. Nie dzisiaj, miniak. Zaraz będziesz jadł Big Maca i Burger Kinga. Ameryka! Weź! Puszczaj! Nie! Co jest? No weź! To nie ja! Krzaki się szczepiły! Utknąłem! Proszę, proszę, proszę! Wygląda na to, że wreszcie mamy kapitana i niebezpiecznego! Tam, gdzie chcieliśmy. Czas był najwyższy. Zarujmy się i załatwmy ich. Tak, ale najpierw nakręćmy filmik, jak ich klepiemy po gębach. Tak, kręć. No, o. Kręcisz. Patrz, ale super! Młody sięgnij po lasery! Próbuję! Nie sięgam tam! Może ja spróbuję? To szalona serpentyna, nie marnuj jej! Dlaczego? Szalona serpentyna? Bo zwykła jest nudna. Tak, ma rację. Rozumiem go. Tak! Nie mogę celować! Kręcimy! Przepraszam, czy ktoś tu chciał kupić kradziony telefon? Mój telefon! Oddawaj mój telefon! Obrót! Dosyć! Dosyć! Nie strzelaj do dzieci! Wal z tego idioto! Nieźle strzelasz, Tex! Jestem czapa! Tak się tylko mówi! Wyluzuj tami! To ja, Piper! Co? Tylko z przyszłości! Co?
Musimy wychodzić! Zabierz mnie do domu, do naszego domu, w którym mieszkaliśmy! Skoro przybyłaś z przyszłości, to mogłaś tam lądować, ha? Dobry Jasper! Dziękuję! Słuchajcie, to co zagraża Piper i mnie! Nie dam temu rady, potrzebna mi pomoc. To oczywiste. A na razie masz spotkanie z doktor Piuchą! Okej. Zaczynasz mnie wpieniać tak samo jak młodsza siostra Henryka. Ja jestem młodszą siostrą Henryka. Musimy już wychodzić. Hej, gdybyś nam powiedziała, co zagraża Piper, Rejowi łatwiej by było ci uwierzyć. W przyszłości jestem przywódczynią partyzantów walczących z robotami, które zniewoliły ludzkość. Roboty nie mogą mnie dorwać w przyszłości, dlatego wyślą potworną machinę, aby załatwić mnie, Piper, w przeszłości. Ona przybędzie dzisiaj. To brzmi bardzo groźnie. To brzmi raczej, jakbyś się naoglądała Terminator. Ej, kto to? Mama? Nie, to nie moja matka! Czyli dziewczyna? Powiem ci, kto to jest! To jesteś... Opuszczaj! Opuszczaj! Wsadziłaś mi rękę w usta, a mnie był rękę w usta. Czuję krew robota. O co ci biega, kobieto? Śmieją do szpitala i... To jest! Do tyłu! To on przybył zniszczyć Piper! Ale kto? On? Ten maluszek? Tak! Roboty przebierają się za dzieci, żeby ludzie nie brali ich za zagrożenie. Okej, kobietko, skocz pod prysznic, a ja to załatwię. Potrafię wyczuwać niebezpieczeństwo, a ten maluszek nie skrzywdziłby mu... To prawda! Mówiłam! Wszystko, co mówiłaś, to prawda! Mówiłam! Okej. Musimy chronić Piper za wszelką cenę! Ja będę jej bronił w środku. Wielkie dzięki! Co tam się dzieje? A dlaczego uważasz, że coś się dzieje? Dobra, zaczynam myśleć, że świruska mówi prawdę. Niech ktoś mi natychmiast powie, co tu się do diabła dzieje! Okej. Nie panikuj, ale przed domem jest robot, który chce cię załatwić. Co? Mówiłem, żebyś nie panikowała. Nie bój się! My cię obronimy. To ten paszkur! Czuję się bezpieczna. Okej. Może wcześniej mnie rzuciłeś, ponieważ się nie spodziewałem. Kurza, stopa! Spokojnie. Damy radę. Ej, mały! Weź się zatrzymaj. Musisz przestać się ruszać. Czerwone światło. Stajesz, kiedy mówię czerwone. To zasady gry. Wciąż... Wyluzuj. Wciąż chodzi. Mówię w robocim języku. Adios, roboto. To hiszpański. O. Tylko go rozwścieczyłaś. Ta. Zobaczmy, jak mu się to spodoba. Robot tu jedzie. Ile jeszcze potrzebujesz czasu, sios? Jedną minutę przynajmniej. Żaden problem. Okej, to może być problem. Pospisz się. Szybciej. Mam cię. On jest jak skała. Jak ci idzie tam z tą pułapką, sios? Muszę jeszcze przyczepić do tego diody. Czy to naprawdę konieczne? Nie, ale patrz, jakie są fajne. Sios! Dawaj, teraz! Teraz! O, działa! Złapałem go w pętle czasu. Niesamowite! Teraz będzie przeżywał te same 3 sekundy w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. Rozumiem. Miło mi pana poznać. Jestem Billy Bilski. Miło cię poznać, Billy. Powiedziałeś Bilski?
Tak jest, ja jestem Brytny Bilski, trzykrotna Miss Wellview w waleniu w gębę. Tego też nie chcę dotykać. Nie ma pani syna imieniem Mitch, prawda? Mago! I to na maksa! No proszę, to Henryk J. Fart! Mitch Bilski. Mamciu. J? Henryk ma na drugie imię Prudence. Prudence? Czyli jesteś Henryk Prfart? Ej, mam prezent. Dla rybci Bilego. Co? Przyszłej pani Bilskiej. Nie. Siostrzyczki tego mistrza. Co masz w tym pudle, Jeff? Jeff. Co to jest? Szynka wenecka. Prosto z Wenecji. Ej, czy ta szynka wenecka nie jest przypadkiem odjechanie, droga? Tak, i czy nie ukradziono jej dziś rano? A ja tam nic nie wiem o kradzionej szynce. Okej, okay. A jak za nią zapłaciłeś? No, pomyślałem, że mamcia będzie przy forsie, kiedy wygra proces o ucięty palec. No to już wydałem tę kasę na szynkę. Aha, mój mądrala! Pamiętasz ukradzioną ciężarówkę z szynką wenecką? O tak, ta wypasiona szynka, która wybucha na niebiesko. Wiem, kto ją ukradł. Kto? Najgłupszy przestępca w Swellview. Jeff? Jeff. Jeff? Nie, Jeff. Skąd wiesz, że to Jeff? Ponieważ teraz do mnie zawitał i przyniósł drogą szynkę wenecką. Co Jeff robi u ciebie? Jego brat chodzi z moją siostrą. Piper chodzi z siostrą Jeffa? Tak, Jeff to Bilski. Bilski to chłopak Piper? Tak, Mitch Bilski jest u mnie w domu. Jego mama i jego starszy brat Jeff. Jeff? Tak. Zatrzymaj go, Henryk! Zatrzymaj go tam! Nie. Ty, nie chcę popsuć mojej siostrze kolacji. Tak? Wiesz, czego jeszcze nie chcesz popsuć? Nie mów, że prawa. Prawa! Macie 5 minut, by wyjść ze skradzionymi towarami albo wkroczymy. Dobra, dosyć, Jeff. No chodź. Nie ukradłem szynki, przysięgam. Proszę. Co to, paragon za szynkę? Nie, przemowa, którą napisałem, bo wiedziałem, że mnie oskarżycie. Jeśli masz paragon, możesz go pokazać. Pojedyncza kropla wody może z czasem przepołowić całą skałę. O matko. Do czego zmierzasz? Skrócę trochę. I wtedy zrozumiałem, że najlepszą ze wszystkich kulą na czosów jest ta we mnie, bo właśnie ją zjadłem. No i... To nie tekst, a rysunek słońca w okularach przeciwsłonecznych z napisem bądź cool! Dobra. Nakryłeś mnie, nie? Zmyślałem. Co ty jesteś? Mój wróg Sherlock Holmes? Ty, jeśli kupiłeś szynkę, to gdzie jest paragon? Nie mam go. A nawet gdybym go miał, to co z tego? Nam Bilskim nikt nigdy nie wierzy. Mają nas za bandę kłamców, złodziei, sadystów i przestępców. Ta! I to prawda. Z wyjątkiem ciebie, Billy. Jesteś najlepszym Bilskim, Billy Bilski. Masz super dziewczynę, super rodziną. Chciałem zrobić coś miłego dla młodszego brata, bo uważam, że jesteś super. Jest nowy plan, co nie? Idziesz na górę, żujesz gumę, zmieniasz się, wymykasz się na dwór i mówisz wszystkim, że Jeff jest niewinny. Dobra. Okej. Okay. Co tam masz, płaksa lalo? Nie nazywam się tak. To guma? Nie. Śmierdzi mi z gęby rybą. Daj gumę! Daj gumę! Ej! Puść! Daj gumę! Nie cierpię, Bilski! A dlaczego? Bo zjemy ten dowód. Masz rację. Nie aresztują ci brata bez dowodu. Ale to 5 kilo peklowanej szynki. Nie zjemy wszystkiego. Spróbujemy. Billy ma rację. Niech wszyscy zaczną się napychać szynką. No nie! No nie! No nie! No nie!
co? Nie, ty, to jest taty, nie wolno mi tego dotykać. No, czyli mnie wolno. Przejdź. O, pilot! Co? Nie, weź, zostaw ten pilot. O, Henryk, chyba wiem, jak działa pilot zdalnie sterowanego auta, co nie? Henryk, uważaj na paznokcie! Nie! I jak pan myśli? Da się naprawić? Tak, da się naprawić. O, ekstra! Dzięki, dziękuję. Będzie kosztowało 3000. O, trzy tysiące? Tak. To jest zabytkowe, zdalnie sterowane auto. Z XX wieku. Ta, no wiem. Po co go wrzuciłeś do wody? Niechcący. Dobra. Cześć! Wróciłeś z kina? Zak jest niesamowity. Ja nie mogę. Bawiłeś się zabytkowym autem taty? Nie, nie bawiłem się nim. Co nie? Wpadł mój szef i wrzucił je do wody od nóg, a naprawa będzie kosztowała 3000 dolców. Słuchać, moi rodzice wracają za 2 dni, a jak tata zobaczy, że zepsułem to głupie autko, każe mamie mnie zabić. Słuchaj, synu, jeśli mogę... Ta, co tam? Jeśli mam naprawić autko twojego taty przed powrotem rodziców, to lepiej skołuj te 3000. Ta. Może zorganizuj imprezę? Zaproś tu trochę młodzieży, dziś jest sobota, a wy tam... Pewnie znacie innych ludzi od manikiuru. Ja znam masę. No pewnie. I gotowe. Czy ja wiem? Rodzice nie pozwolili mi tu organizować imprez. Młody, czasem trzeba powiedzieć... gąkaczka. Henryk, udało się! Spaghetti na żaglówce? Co? Nie! Patrz! 3000 dolarów. A Piper zbiera jeszcze więcej kasy. Co? O matko! I po problemie. Tak, jeśli nie pojawią się nowe komplikacje. Racja. Ale jak długo już będzie? Już koniec? Tak, wciśnij zielony guzik na pilocie, a potem przesuń joystick. Okej. Tada! Działa! O matko, ale z pana geniusz. Zgarnął pan szczypatole i naprawił to w 5 sekund? Gąkaczka! Co? Nie! Nie, to nie w pożo! To nie jest pożo! Nie, z czego? Henryk! Proszę mnie nie wytykać! Henryk! Ta, co jest? Rodzice do mnie zadzwonili! I co? Właśnie tutaj jadą! Co? Nie. Oni są w Toronto! Nie! Kiedy się przesiadali na lotnisku w Chicago, tata poszedł do łazienki i wpadł mu paszport do kibla! To dlaczego go nie wyciągnął? Bo była automatyczna spłuczka! O matko! No i ręka mu utknęła w kiblu i musiał wezwać strażaków, by go wyciągnęli. Czyli zrezygnowali z wycieczki? Tak! Dzwonili właśnie z Naczobol i mówili, że zaraz będą! Czy, które? Które Naczobol? Bliższe czy ładniejsze? To bliższe! Dobra. Jasper, wyłącz muzykę! Okej! Dobra! Ej, ludzie, posłuchajcie proszę! Proszę, niech każdy teraz zabiera swoje rzeczy i wychodzi stąd natychmiast! Bo... nam węże uciekły! Węże! Tak, jazda! Wynoście się stąd, szybko, uciekajcie, Henryk, szybko! Twoi rodzice są już na podjeździe! Dobra, wychodzimy tylnymi drzwiami! Tylne drzwi do tylnych drzwi, ludzie! Charlotte! Idź na dwór i zagadaj rodziców! Dobra! Szybko! Rozumiem. O, Raju! To my! Z powrotem! Mamo, tato, dlaczego tak wcześnie? Nie chcę o tym mówić. Ani kroku dalej! Nie ruszaj się, durniu.
No weź! To Jeff! Sam widzę. Co za głupek! No wiem, nie? Macie może niepotrzebny młot? Duży, jeśli to możliwe. Dlaczego mamy go I mieć? I dlaczego mielibyśmy ci go dać, że... I dlaczego rabujesz bank krwi? Bo w bankach jest forsa! Patrzcie, jakie tu są sejfy! To nie jest sejf, tylko lodówka! I otwiera się ją, ciągnąc za klamkę. Ale napisali tu bank, a w bankach mają nie, forsę. Nie mogę, nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie wytrzymam, nie wytrzymam, nie dzisiaj, nie wytrzymam tak, tego. Tak, tak, nie, stop. Nie wytrzymam już tego. Już dobrze. Nie wytrzymam. Już dobrze, Ej. Sorki, stary, ale naprawdę chcę być na urodzinach. Hej, nigdy nie musisz przepraszać za strzelanie do Jeffa. No szybko, uciekaj stąd, jubilacie! Serio? Ta, dam radę. Mogę iść? Ta, biegnij. O, dzięki. Tata poszedł do tej meksykańskiej cukierni. Uno dos tort? Tak, kupił ostatni tort lodowy, diez leches. Niech nam żyje Henryk! Wyzwanie alarmowe! Musimy biec! Alarmowe? Ale jak to? To dobre pytanie, mamo Henryka. Chodzi o... Alarmowe przypomnienie o urodzinowej niespodziance, którą mam dla Henryka. Fajerwerki? Ta! Cześć, co tam? Dostałem wezwanie alarmowe do banku krwi. Co w banku krwi? Nie zapomnieliście o czymś? No, na przykład zapuszkować Jeffa? BUM! Kabum! Znowu rabuje ten sam bank krwi, musicie go przeszkrzynić. Dobra, Henryk. Ty skoczysz załatwić Jeffa, ja zostanę tutaj. Co jest? Gdzie te gliny chce jeść tort? O, rany. No cześć, mamo, co jest? Cześć, Henryk. Tu jest dużo ludzi, którzy chcą zjeść twój tort, a Jasper mówi, że się rozpuszcza. Nie dam rady go schładzać. Przepraszam, Henryk, próbowałem. Chodzi o to, że nie możemy zjeść tortu, dopóki nie zapalimy świeczki i ci nie zaśpiewamy. O, ekstra. Więc zaśpiewamy ci przez telefon. Co? Nie, ej, nie róbcie tego. Chodźcie tutaj wszyscy. Hej, niebezpieczny. Przepraszamy za spóźnienie. Nie. Niech nam żyje Henryk. Niech nam żyje. Niebezpiecznie, wszystko dobrze? Możecie się pośpieszyć? Niech nam żyje Henryk. Dzięki, kocham was, pas tego. O nie, musisz pomyśleć życzenie i zdmuchnąć świerczkę. Nie udało ci się? Udało się, pa Henryk. O matko! Hej, to ja! Halo? Nie ma nikogo? Siema. Czego chcesz ode mnie, brat? Chcę być twoim pomocnikiem. Co? Hej! Ray, ma już pomocnika! Mnie! Jesteś tylko dzieckiem, które widać. O! To lepszy jesteś, skoro mnie widać, a ciebie nie? Widać coś, czy nie widać? Tu nie chodzi o sytuację na drogach.
Brat, nie chciałeś iść do domu? Czekaj, byłbym naprawdę dobrym asystentem. Mógłbym podkraść się do drania i... Au! To głupstwo. Widzisz? Nie wiedziałeś, że oberwiesz. Słuchaj, mam już dobrego asystenta. To Henryk. Dziękuję. A jeśli Henryk zrezygnuje? Nawet nie ma mowy. Nie zrezygnuje. A jeśli jednak, co wtedy? No dobrze, brat. Jeśli zrezygnuję, zadzwonię do ciebie, zgoda? Coś jeszcze chcesz? Tak, oddaj koszulę. Po co ci moja koszula? Hej! Brat! Masz mi to oddać, brat! Brat! Co to? Co się dzieje? Rzuć robotę! W twoim pokoju też był wstrząs? I co? Ja smacznie śpię jak niemowlę, a brat zakrada się do mojego pokoju i wywraca mi łóżko! Ta gra to czysty absurd. Nigdy nie trafię taką pchełką w majtki. Ty w ogóle słuchasz, o czym mówię? Tak, wiem, że brat jest trochę męczący. Tylko trochę? Dziś zakradł się do szkoły, nauczycielkę wbił w wiadro, mnie oblał wodą, doskonale wiesz gdzie? A na koniec sprał panią Szejpen po tyłku! Taki jest brat. Za każdym razem, zanim ucieknie, mówi: rzuć tę robotę! Haha! Oko celne! Pchła w majtkach! Ej, co to jest? Wygląda jak rura, latająca. Jakim cudem to... Brat! Czygun! Brat! Rzuć robotę! Tak się nie robi, brat! O, czemu? Czemu ja? Sznurek napięty? Jeszcze chwila. To będzie wielki dzień. Niewidzialny brat upaćkany na czerwono. Wreszcie go zobaczę, a wtedy dostanie 50 kopniaków prosto w tę niewidzialną... Dobrze, wystarczy. Rej? Czemu korzystasz z tuby? Mówiliśmy, że zjedziesz windą, a z tobą brat. Tak, tak. Tylko usiądę. Źle się czujesz? No mów! Czy brat też przyszedł z tobą? Chciałbym bardzo. Coś się stało? Wszystko dziś szło po naszej myśli. Znaczy, powiedziałem mu, że Henryk rezygnuje i że teraz mogę go zatrudnić. A on uwierzył? Tak myślę. Mówisz trochę mętnie. Tak? Byłem z bratem na kawce, zrobiłem zdjęcie. Zapłaciłem i potem pamiętam, że przechodziliśmy przez ulicę. I co? Brada zmiótł autobus. Myślę, że kierowca go nie widział. Hej! Który z was chce zostać moim kamerzystą? Powiesz nam, dlaczego kręcisz film? Bo chcę dostać się do klubu B-Fanek. Klub B-Fanek? Ja go znam! To klub fanek kapitana B. I strasznego dzieciucha. Trudno się tam dostać. Tak się starałem, a nie przyjęły nawet mnie. Hej, wszyscy, których to dziwi, niech podniosą rękę. Nie wierzę. Zero rąk. Tylko bądź ostrożna. Dlaczego? Bo dziewczyna, która rządzi w tym klubie, Paola Macchiato, jest wredna. Ale powiedziała, że mnie przyjmie, jeśli przejdę inicjację. To znaczy? Nic wielkiego. Mam tylko zjeść zupę z włosów. Zupę z włosów? Tak! Dlatego dziś wybrałam się do fryzjera i zbierałam włosy z podłogi. Nie możesz jeść zupy pełnej kłaków! Dobra, po pierwsze, nie obchodzi mnie, co mówisz. A po drugie, to zjem każde świństwo, żeby dostać się do klubu. Uwiecznisz to. Zaraz. Możesz już zacząć. Czekaj. Już. Cześć, Paola Macchiato.
Chcę być w tym klubie i zrobię to. Tak, pomyślę sobie, że to jest... makaron. Dostanę porcję? To mogę już zacząć spotkanie fan klubu? Chwila, mam prośbę. Czy możemy obejrzeć film jeszcze raz? Tak! Ale tylko raz. Chcę być w tym klubie i zrobię to. Tak, pomyślę sobie, że to jest... makaron. Cześć! Film mi się udał, co nie? Tak, prawdziwe dzieło sztuki. Już 20 razy go oglądałam. Super, to gdzie mam siadać? A na tyłku, nie? Na tyłku, tak. Niezły tekstur. Ta. Witaj w naszym klubie, Piper. Cześć, no. Mama. Ej! Ja jestem szefową tego klubu i ja decyduję, kogo chcę tu widzieć. Dociera do was? Tak, oczywiście. Przecież powiedziałaś mi, że jak zjem tę ohydną zupę, nie będziesz przeszkód. A może zmieniłam zdanie? Przecież się starałam! Co? Masz pojęcie, co te włosy zrobiły mi w żołądku? No nieważne. Jeśli chcesz tu być, musisz mi dostarczyć zdjęcie. Na jutro z kapitanem B. Nawet nie wiem, gdzie mam szukać kapitana B. Prawdziwy fan by to wiedział. Może nie? No, ja nie wiem, gdzie. No zgoda. Jako prawdziwa fanka kapitana natychmiast przystąpię do poszukiwań. Świetnie. To teraz wyjdź. Tak jest, wychodzę.